Dzień dobry, nazywam się Andrzej Ignaciuk, jestem lekarzem już z ponad 30-letnim stażem. Kształciłem się w Polsce, kształciłem się za granicą, we Włoszech, tam wiele lat pracowałem. Tam zapoznałem się z medycyną estetyczną i tam na początku lat 90. Zacząłem się tą medycyną zajmować. I potem w pewnym sensie przy moim udziale ta medycyna wylądowała również w Polsce. Uczyłem się jej pod koniec lat 80., na początku lat 90. we Włoszech. Na początku wydawała mi się to medycyna lekka, łatwa i przyjemna. Tak przynajmniej takie miałem wyobrażenie. Czas, który upłynął od tego momentu, spowodował, że zweryfikowałem ten pogląd i nie jest to wcale medycyna ani lekka, ani nie zawsze przyjemna, a na pewno nie jest to medycyna łatwa.